Siemanko widzowie z tej strony Kwarius, a to jest odcinek z wielkiego quizu Brawl Stars. I zaczniemy sobie quiz o Brawl Stars, sprawdź swoją wiedzę. 2 lata temu, więc zobaczymy, co umiemy. Nie ma czegoś prostego, gdzie obecnie jest zadymiarzy w grze, ojeju. Czekajcie, ej, to będzie ciężkie jednak to będzie ciężkie. Nie wiem, czy na tamten czas... Ja cię kręcę, ej. To nie jest takie proste. 4.10. Chyba było 51 postaci. No właśnie. Prawda trwa, w każdym karnecie były 2 przebrania. Na tamten czas... Tak. O. A, Boże, no tak. Nie skomentuję tego. W którym roku powstała gra Brawl Stars? No dokładnie w 2017, ale to mówimy... W sensie to jest źle sprecyzowane pytanie, bo zależy, czy chodzi o globalną wersję, czy właśnie nie globalną. No ja sądziłem, że globalną, więc dlatego to oznacza. Ile można kupić przebranie do czystego demo? W którym sezonie pojawi się pułkownik grup? W sezonie 5. Ile stopni ma obecny poziom karnetu? Obecny stopień karnetu 70. Miał, chyba na początku miał 50, ale potem zwiększyli, no ale teraz mówię jest 50, więc tak to wygląda. Maksymalna ilość kostek mocy 59. Całkiem nieźle. Poszło ci dobrze, ale nieperfekcyjnie. Jesteś niewiele brakujący do perfekt. No wiecie, to był quiz, który był 2 lata temu, więc tak. Ile gemów kosztuje ten skin Brawl Stars? Sprawdzamy, ile gemów kosztuje skin Brawl. Aktualnie 80 w sumie. To też jest 3 lata temu, więc jeszcze starszy skin. Ile gemów kosztuje Biheruska 150? Pirat Poco, ej, Pirat Poco 80 dokładnie. O tak, fajny skin. Niedawno go kupowałem. Ile gemów kosztuje cukiernik Parley? 150. Sakura Spike 80. Teraz tego skina nie da się kupić za gemy. Teraz to jest 3 lata temu i tego skina się nie da kupić za gemy. Ej, tego skina się nie da kupić za gemy, więc klikamy. No. Ile go kosztuje zły Jean? 150. Wtedy się nie dało tego skina kupić za gemy, więc no. Ale teraz kosztuje 30. Ile gemów kosztuje Bandit Shelly? 30. No i 10 na 10. Widzicie? To jest to. Co my tu mamy? To będzie fajne. Czyli rozpoznaj postaci z Brawl Stars przeniesione do Among Us. Rozpocznijmy to. Co to za postać? O, tutaj wpisujemy, no dobra. To jest Sandy. Tutaj mamy chyba nie no, Daryl, jak się pisze Daryl? Daryl. Czy 2 y? Daryl. Przez 2 ry, no dobra. Co to za postać? Po co jest zbyt OP? Pam! Ale fajne. Fajne skiny w ogóle. Te Among Usowe. No. Mega dobrze to wygląda, podoba mi się. Zobaczmy, kto tutaj... Nie. Też nie? Znaczy, no widzicie, no nie wiem jak się pisze Colette przez 2T, no tak. Co to za postać? Jest Mortis. Mortis to jest, kochani,
Niektórych ciężej. Właśnie widzisz, poszło ci cudownie. Widać, że piękny jest. Ale 100% mam, więc nie jest dobrze. Znaczy, nie jest dobrze, jest dobrze. Zresztą w postaci... Uwaga, robimy bardzo stary test. Brawl Stars 4 lata temu. Ile mamy aktualnie postaci w grze? Ludzie, ja nie wiem. 4 lata temu nam 28. Jednak 30 już było. No niestety. Wystrzeliwuje Cold. Chyba 7. 6. Dobra. Zblokujemy za pierwsze 1000 pucharków. Ej, za 1000 pucharków był próg. Tak. Ja. Ale stary czas. Ile skinów ma Spike bez podstawowego? 2. Let's go. Dobrze. Come to mama. Pam. Kto mówi I'm the preacher of the night? Morty. Zarol swoją ultę może niszczyć mury? Nie. Która postać z poniższych ma najwięcej życia? Na połę życie wiąt. To chyba był El Primo. No, El Primo to był taki... Ile życia mają skrzynki na showdownie? Ej. Wtedy chyba miało 5000. Ale ja nie pamiętam. Jednak 6... Okej. Jest Kaskala. Żółty. Właśnie. Ile jest postaci, które po użyciu ulta stawiają jakiś budynek? Wtedy to była... Tak, Shell... Nie wiem, co ja gram? Jesse, Penny, Pam... Czy ktoś jeszcze wtedy był? Czy ktoś wtedy jeszcze mógł wszystkiego takiego coś? Chyba nie. Tam 3. No, ej, dobry jestem, dobry. Od ilu pucharków jest 16 ranga na danej postaci? Od ilu pucharków? 16 ranga. Czekaj, aha, dobra, już rozumiem. Chyba 340. Prawdziwy mistrz, świetnie poradzili sobie z pytaniami ich, że zarąbiście. Robimy quiz jeden z najnowszych, 11 miesięcy temu, nigdy przenigdy Brawl Stars, nie wiem o co chodzi, ale zobaczymy o co tu chodzi. Nigdy przenigdy nie grałem gry dla znajomych. No, nigdy przenigdy zrobiłem to. No grałem. Nigdy przenigdy nie kupiłem czegoś w sklepie za prawdziwe pieniądze. Nigdy przenigdy nie kupiłem czegoś w sklepie. Chyba o to chodzi, nie? Że kupiłem. Jeszcze nie kupiłem. Nigdy przenigdy nie kupiłem co to miało w sklepie. Ej, kupiłem to. Kupiłem Rosę, pamiętam. Jak wychodziła, to kupiłem w sklepie. Nigdy przenigdy nie kupiłem skina w sklepie. Kupiłem. Nigdy przenigdy nie zrobiłem sobie multikonto. No niestety mam. No. Nigdy przenigdy nie zagrałem w tryb zadyma. Grałem. Najlepszy tryb w tej grze, uwielbiam. Nigdy przenigdy nie wyrzuciłem kogoś ze znajomych. Nigdy przenigdy nie... Wyrzuciłem. Nigdy przenigdy nie stworzyłem własnego klubu. Możliwe, że miałem kiedyś klub, ale chyba nie był jakiś. Więc raczej tam, że nie. Nigdy przenigdy nie zdobyłem ponad 1000 pucharków w ciągu dnia. No chyba nigdy. Nie pamiętam, żebym tak zrobił. Żebym tak tryhardził. Nigdy przenigdy nie zdobyłem ponad 2 postaci w ciągu dnia. Zrobiłem to, raczej zdobyłem w tej postaci. Więcej pytań znajdziesz w naszej nowej aplikacji. Więc to chyba tyle. Sprawdziliśmy już, jak to wygląda, więc sprawdźmy po 2 latach Emoji Challenge edycja Brawl Stars. Rośliny, kaktus, okulary. Rosa. Czekaj, rośliny, kaktus, okulary. Jakiś karteczko robót. No oto. Dobra, szukamy Gale'a. Śnieg, szalik, dziadek. Dobra. Piper.
księżniczka, parasol, granat. Okej. Barley. Rób tylko trucizno. Żółty, fioletowy, pszczółka. Po co? Czaszka, gitara, żółty. Bas. Dinozał, okulary, przeciwsłoneczne, morze, kiełek. El Primo. I Max. Bardzo fajny challenge, ale... No na emotkach to ja się znam. Z moich shortsów, więc zapraszam was tam. Dobra, przechodzimy do ostatniego quizu 4 lata temu. Jak dobrze znasz grę Brawl Stars? 50 pytań. Lecimy. Na początek coś łatwego. Jaka to postać? Ten. Ile jest wszystkich trybów krze? Najgorsze jest to, że to jest 4 lata temu. I to jest nieaktualne. Ja nie pamiętam. Ale dobra, ktoś się znajdzie. Bounty Game Mode. Ile sobie... Nie wiem, strzelam, wiecie? 9. Kurde, szkoda. Byłem blisko. Jak działa pierwszy Star Power? Jedna moc do postaci było. Chłopki było, puszczałem wrogów. Bo widzi... bo widzi wrogów. Ile obrażeń z bliska zadaje Shelly na 9 mocy? Co? Okej, okay, Shelly z bliska. Na 200-100. Znaczy 2100. I to jest prawda. Był witer za Dymię z kości epicki. Ile mam z kości 16 punktów mocy do jakiegoś zadymiarza? What the... co? Ej, serio, ja już nie pamiętam takich rzeczy. Tylko 16 punktów mocy do jakiegoś zadymiarza. Szczelam. Z których chcemy kupić jest zawsze nożona raz dwa i tyle mody byśmy zapłacić naszego stronku. Aha, no i zarobiście, udało się. Jest co najmniej musi być przedmiotów oprócz moment w megaboksie, żeby trafić na mega zadymiarz lub serwery, jeżeli mamy na przykład ponad 10 zadymiarzy. Jeżeli mamy ponad 10 zadymiarzy, no to 6. 6 zawsze była ta jedyneczka świecąca, to było coś. Ten monet kosztuje Star Power do jakiejś postaci. Ej, Star Power? 2000. Dalej to się nie zmieniło. Legam w kosztuje skin. No dobra, to już mieliśmy dzisiaj. Ile kosztuje pakiet? U 100... 2000 gemów. Ej! Wtedy on kosztował... On tyle kosztuje teraz. A wtedy... Chyba 480 zł. No... Kiedyś to było tanie. Kurde. Kiedyś te gemy były tańsze. Ile gole trzeba strzelić, aby wygrać mecz na trybie za dyma, zanim czas dobiegnie końca? Ile gole trzeba strzelić, aby wygrać? No to dwa. Ile punktów życia ma kruk na pierwszej mocy? Ej. To było chyba 2400. No. No ale śmieszny był ten kruk taki. Taki śmieszny według mnie teraz się wydaje. Ile kasu? 80. Ten skinów ma poko bez podstawowego skina. Ej, ja nie wiem, 4 lata temu. Poko miał do nowego. Czy miał jeszcze jakiegoś? Wtedy. Tam jeden. A jednak, już był pirat poko, no to dwa. Ale widzicie, jest redon. No widzicie, co one znam. Znam jedną odpowiedź. Teraz coś silniejszego. Ile obrażeń zdaje niedźwiedźnicy na 9 mocy? Nie wiem, tutaj strzela, bo to teraz się zmieniło też. Ile klejnotów kosztuje Big Box? Ej, ile Big Box kosztował? 30, nie? 30 games. Mega Box 80. No. Jak więcej punktów kosztuje czerwony czarodziej Barley? 2,5. Ile jest obecnie za legendarny scenariusz, że tam 4. No. Jak dodaje się ta mapa na solo show tam. Starcie solo. Samotny wierzchołek, królewski dyformowany się tutaj. Kłopoty chodzą parami. Horda jezior. Dwa kaktusów. Kłopoty. Królewski trakt. Nie. W ogóle tej mapy już dawno nie widziałem, że... Ile gemów klejnotów kosztuje 400 monet?
40? 50. Szczerze? Szczerze nie pamiętam. Dobra, że od Kosa zadaje spike na pierwszej mocy. Nie wiem, to jest... Nie sprawdzałem nigdy. Jak się nazywa Star Park? Gwiezdna moc to postaci El Primo, który działa następująco. Brakowie, do których Star Super Attack El Primo otrzymują 1000 punktów ręcznie od wyższych sekund. A. El Flufuego. Legend kosztuje legendarny zadymiarz. Ej, 900. 700? A to zależy, różnie jest. Często jest to ze skinami jakimiś. No nieważne, no. 300 gemów przyjmę, bo co zawiera skin do tygodnia. Specjalny mod. Specjalne efekty? Gdzie niby? Powiedzcie mi, gdzie to ma specjalne efekty ten skin? Bo według mnie nie ma. Jakiego zadymiarza otrzymujemy, gdy posiadamy co najmniej 60 kuchorków gold? Czy w grze dla znajomych każdy zadymiarz ma Star Park, jest na moc? Tak. Ile jest postaci w Alei Pucharu? Dam że było tak. Nie wiem, czy na tamte czasy... Nie wiem, które to są czasy, więc wiecie dlatego, ale no... Ile wrażeń zadaje moc na pierwszej mocy? No, coś w tej granicy lepą do życia ma tik. 3080. Po zdobyciu 8000 pucharków. Ems. Jest Mr. P. Mityk. Mityczny. Trzeba mieć pucharów na danej postaci, aby mieć na niej 31 rangę. Więc 50. Tyle potrzeba monet, aby ulepszyć zadymiarza z 8 na 9 moc. 250, nie potrzebują żetonów, aby zdobyć skrzynkę zadymiarza. Gdzieś nie, ile to było? 100. Tyle dni jest koniec sezonu Brawl Stars. Co 3 tygodnie? Co nie pamiętam, bo to już było, było dawno. Wysiadać, aby móc grać na igrzyskach mocy? Nie, ej, właśnie. Może to był jakiś tryb, ale ja go nie pamiętam. Zaaktywuj dronów, spowalniają. Znajdą na drodze. Rój dronów. Ale rój dronów to... Ja sobie minimalnie max może zagrać na starcie solo. Minimum 10, max 10. Ile razy można zmienić nick za darmo? Chyba dwa razy. Albo jeden, no... Możliwe. Ja już zmieniałem kilka razy nick, więc no już nie pamiętam. Ile klejnotów gemu? 80, jak nazywa się ma pana zbiera klejnot? Przelewa koniki, ile osób maksymalnie może być w lobby? 10. Aha, no to zależy w jakim lobby. Bardzo niesprecyzowane są te pytania. Ile potrzebujemy monet, aby ulepszyć jakiegoś zadymiarza z... Pierwszy, drugi moc. Tu było 20. Za ile godzin zmieniają się oferty w sklepie? 124. Za ile gwiazdnych punktów można kupić skin? O tak, to było ile, 50. Za takie modlice można przejść przez ściany. Nie można. Które logo Brawl Stars jest prawdziwe? Które logo Brawl Stars? To nie, to też nie. To są prawie że identyko.
znalazłem to. Bo ma takie tutaj białe. Czy istnieje coś tak jak... Tak. Na koniec łatwe pytanie, jaka to postać? Gena. Nie, no, nie było dobrze. Znaczy, nie wiem czemu tak mówię. Nie było źle. Wiesz dużo o gry Brawl Stars, ale do poziomu mistrza jeszcze trochę ci brakuje. Mamy kolejny quiz, ale już nie dzisiaj. Bo wszystkie są stare w sumie, więc trochę słabo, no ale może ktoś zrobi nowsze i będzie lepiej. Więc jeżeli wam się film spodobał i chcecie więcej jakichś quizów albo coś innego, jeszcze to piszcie w komentarzach i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!